proszę powiedzieć, czy jako dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury i również osoba, której podlega Radio N, będzie Pan przychylny współpracy przy projekcie po obydwu stronach rzeki? Tak. Każda instytucja, która z taką propozycją do nas wystąpi, w tym również Szubiński Dom Kultury, każda taka propozycja zostanie przychylnie przez nas przyjęta, bo na pozór ta noteć dzieli krainę od pałuk, ale tak naprawdę dzięki tej rzece wspólnie będziemy robić różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jestem jak najbardziej za tym. Czyli wspólny pomysł już mamy, umowę partnerską za chwilę podpiszemy. Tak, bo tak jak każda rzeka, która na pozór dzieli, przez taką rzekę bardzo łatwo jest przerzucić most i ten most, tym mostem właśnie niech będzie takie porozumienie partnerskie między Wami jako przedstawicielami pałuk, a Nakłym jako przedstawicielami kraju. Bardzo dziękuję.